Projektowanie 2.0, czyli rozmowy na temat designu, projektowania i technologii. Partnerem cyklu jest Dell Technologies. Cześć, witajcie w kolejnej rozmowie z cyklu Projektowanie 2.0, czyli cyklu, który jest poświęcony twórcom, z twórcami i o twórcach. Rozmawialiśmy do tej pory o projektowaniu wielu rzeczy, przedmiotów, zjawisk, procesów. I po raz pierwszy będziemy rozmawiać stricte o projektowaniu miasta. Ze mną jest Martyna Obarska, wykładowczyni i badaczka miasta. Cześć Martyna. Cześć. Bardzo mi miło Ciebie gościć, ponieważ miasto to bardzo szeroki temat, począwszy od urbanistyki po projektowanie usług transportowych, wszelkich rzeczy, z których korzystamy w mieście jako użytkownicy miasta. Temat tak szeroki, że na pewno mogłybyśmy rozmawiać godzinami, a Ty zapewne kilka lat już porządnych poświęciłaś badaniom miasta. Jak u Ciebie zaczęło się zainteresowanie przestrzenią miejską? Wydaje mi się, że tak chyba jak u wszystkich, czyli ja generalnie, akurat ja jestem miastowym człowiekiem, w mieście się urodziłam, w mieście kończyłam różne stopnie edukacji, funkcjonowałam, chodziłam ze znajomymi, z psami i tak dalej na spacery. I generalnie dla mnie miasto po prostu jest taką tkanką żywą i ja już, nie wiem, na początku studiów albo w trakcie studiów zaczęłam się zajmować bardzo konkretnym miejscem akurat w Warszawie, MDM-em, Warszawską Dzielnicą Mieszkaniową, czyli Placem Konstytucji. Po prostu pomieszkiwałam obok i zaczęłam się tak zastanawiać, jak to się stało, że ta przestrzeń funkcjonuje tak, a nie inaczej, że jest tak zaprojektowana, że ludzie, to jeszcze były takie czasy, kiedy Plac Konstytucji nie był taki po raz kolejny ładny, wyremontowany, tylko raczej to były te wczesne lata tych pierwszych legend miejskich, różnych dziwnych miejsc, nie do końca być może najbardziej eleganckich na Placu Konstytucji. No i zaczęłam szperać w różnych archiwach, zajmować się tym, jak wygląda projektowanie, a z drugiej strony jak potem ludzie to użytkują. No i potem krok po kroku przez wiele lat działałam i działam w magazynie miasta, więc my generalnie przyglądaliśmy się na bardzo różne poziomy i nie od strony tylko badawczej, ale też takiej praktycznej, jak się miasta w Polsce zmieniają i jakie można jakby inspiracje wyszukiwać z całego świata, żeby ludzie, którzy miastami się w Polsce zajmują, czy projektanci, właśnie tak jak powiedziałaś przed chwilą, czy włodarze, urzędnicy, urzędniczki, ale też osoby, które projektują technologię, żeby mieli jakby fajne inspiracje, w którą stronę w ogóle warto zerkać, przyglądając się miastom współczesnym. Powiedziałaś ważną rzecz, że miasto jest tkanką żywą i ja mam wrażenie, że ta żywotność dotyczy też tego, że my mieszkając w mieście współprojektujemy tę przestrzeń, oddziaływujemy jakby w takiej komunikacji zwrotnej, sprzężeniu zwrotnym z trendami, ale też właśnie z działaniami architektów czy urbanistów. Kto jest projektantem miasta? Kto nim bywa? Czy to jest jakiś bohater zbiorowy? O, to pewnie wiele zawodów by tutaj podniosło jakby palec pod budkę, jak to się kiedyś mówiło. Wiesz co, kiedyś było tak, że było takie dość długo domniemanie, moim zdaniem trochę niesłuszne, wiele pokoleń architektek i architektów, głównie architektów wtedy, bo kobiety raczej na studia architektoniczne wtedy jeszcze nie miały wstępu, było takie przekonanie, że to architekt jest osobą, która projektuje miasto. W takim sensie nawet czasami, zwłaszcza w modernizmie na przykład, było tak, że architekt miał być tym bogiem, demiurgiem, który po prostu lata, widzi miasto z poziomu samolotu. Oni w ogóle bardzo często projektowali miasta latając samolotami. Bardzo ta perspektywa im się podobała, że tak obserwuje miasto i myśli tak, tu najlepiej zaprojektujemy, tutaj zrobimy taką dzielnicę, tam zrobimy taką dzielnicę. My jakby ten świat urządzimy. I to jest taka bardzo płaska perspektywa, nawet dosłownie płaska, skoro czyli robi się ten rzut z góry. Ona nawet nie jest płaska, czyli ona jest właśnie hierarchiczna, bo ktoś rości sobie prawo do tego, że wie najlepiej, jak wszyscy inni mają funkcjonować. Jasne, i urządzi natomiast ten jest to rzut z lotu ptaka i on jest taki dosyć widziany z jednej perspektywy, rzutujący. Tak, to jak najbardziej. No ale oczywiście zawsze można powiedzieć, że projektantami miasta byli też ludzie, którzy w mieście po prostu mieli władzę. Więc to mogli być, nie wiem, królowie, to mogła być arystokracja, mieszczanie w niektórych krajach, w zależności od tego, jakie grupy społeczne były jakby silne i mocne. Nie wiem, przedstawiciel kościoła, jeśli... Ktoś decyzyjny, jednym słowem. Ale to jest jakby jedna rzecz. I jak się bada miasta i historię miast w ogóle, bo jestem z wykształcenia kulturoznawczynią, więc jakby jak się jest kulturoznawcą albo antropologiem społecznym, to bardzo często przygląda się temu właśnie, jak to jest, że w mieście zawsze się ścierają z jednej strony właśnie te odgórne pomysły na projektowanie miasta i to będzie władza, architekci,
być może jakaś nowa technologia, która się pojawia, a jak to jest od dołu, czyli jak ludzie jakby po pierwsze buntują się przeciwko temu, a po drugie wymyślają sobie własne projekty na to, jak to miasto ma funkcjonować. Jest też ta biodynamika, bo teraz coraz częściej mówi się o użytkownikach miasta, którzy niekoniecznie są osobami ludzkimi. Tak, no jak najbardziej. Nieludzcy aktorzy miejscy. O, pięknie nazwane. Przychodzi mi na myśl książka Zoe Polis, która traktuje właśnie o tym eksperymencie naukowym, gdzie się przyznaje prawa obywatelskie nawet tym nieosobowym użytkownikom miasta. I też kojarzy mi się ta roślinność, która często wybija z betonu i ona sama przeprojektowuje coś, co człowiek chciał narzucić. Ale są to takie dosyć filozoficzne rozważania. Bardzo praktyczne są też widoczne. Jest taki projekt Miasto Zdziczenie, gdzie jest bardzo konkretnie pokazane, jak miasto może wyglądać z perspektywy, nie wiem, bobra, porostu, wody, która patrzy, jakby nie patrzy, tak, bo to jest nasze ludzkie myślenie, ale jakby jest mieszkańcem, mieszkanką miasta. I zauważasz poszerzenie tej perspektywy też w praktycznych ruchach związanych z projektowaniem miasta? Bardzo. Znaczy bardzo. Naprawdę to widać. To nie jest tak oczywiście, że na przykład bioróżnorodnością, która teraz jakby troszkę jest na takiej fali wznoszącej i pojawia się jako temat bardziej popularny niż myślę jeszcze kilka lat temu, to nie jest tak, że nią się nigdy nikt nie zajmował w kontekście projektowym. Pytanie, czy były te rzeczy brane pod uwagę? Czasem to były, raczej czasem były i właśnie my czasem wracamy do tego, bo na przykład świetną robotę robi grupa projektowa Centrala. To są architekci, architekt, którzy na przykład od wielu lat, a ostatnio to jest ich konikiem, ta bioróżnorodność, oni na przykład odkopują, to jest grupa polsko-włoska, ale głównie pracująca w tej chwili w kontekście polskim, oni na przykład odkopali różne pomysły jeszcze z czasów PRL-u dotyczące projektowania przestrzeni, na przykład zieleni w Warszawie. I to były pomysły, które, dzięki którym łatwo jest zrozumieć, dlaczego, nie wiem, koło przedszkoli w Warszawie na przykład były posadzone jarzębiny. Bo dlaczego były posadzone jarzębiny? Ponieważ projektantka Lina Scholz jakby doskonale wiedziała, że dzieci będą potrzebowały jarzębin do tego, żeby robić do zajęć, tak? A w innych miejscach były, nie wiem, na przykład w okolicach Marienstadtu były posadzone odpowiednie gatunki drzew, które było zaprojektowane to, jak one będą zmieniały listowie. Tak? Albo na wyścigach konnych w Warszawie, ona też tam projektowała zieleń, ona jest tak zaprojektowana, że jakby ona płynie raz z ruchem koni, tak? Więc jakby takie pomysły już były, to nie jest tak, że my nagle odkrywamy eurekę, ale rzeczywiście jest teraz naprawdę takie jakby większe zainteresowanie, ale też trochę wrażliwość na to, że w tych miastach są też inne byty, które wpływają na to miasto. To się na pewno teraz dzieje. Ważne, że powiedziałaś o tym, że my wracamy do różnych pomysłów, które okazują się no nie głupie, a przez jakiś czas byliśmy oddaleni od nich. Pamiętam takie archiwalne rysunki osiedli, też z PRL-u, gdzie projektant osiedla zakładał, w jakiej odległości będzie przystanek autobusowy, przedszkole i jakby wszelkie inne takie, powiedzmy, usługi wspólne, czy przestrzenie wspólne. Gdzieś tam mam wrażenie, że ta agresywna deweloperka oduczyła nas właśnie takiego myślenia. Pamiętam ten rysunek, który nawet w promieniu określał każdą usługę w podobnej odległości. Gdzieś jakby na etapie, nie wiem, czy końcówki lat 90., czy raczej już później, wydarzyło się coś, co nas oddaliło od potrzeb, bo to potrzeba jest podstawą projektowania. Ja bym powiedziała, że pewnie na końcówce lat 80., początku lat 90., kiedy pojawił się też w Polsce taki, ale to jest specyfika akurat, generalnie zmieniło się trochę myślenie o architekturze, nie tylko w Polsce, ale pewne prądy do nas przyszły z pewnym opóźnieniem, chociażby dlatego, że na pograniczu lat 80. i 90. uwolnił się zawód architekta, tak? W PRL-u architektem, architektką można było pracować, można było być pracując tylko w takich państwowych wielkich molochach, instytucjach. Tak? Instytucjach. W latach 80. powoli to się zmieniało, więc ci architekci, którzy od wielu, wielu lat, albo nowe pokolenia architektów, którzy wchodzili, od wielu lat musieli robić to, co im kazano, codziennie rysować te osiedla i tak dalej, zechcieli po prostu robić coś innego i nagle fantazja ich troszkę za bardzo może czasem poniosła, choć są też fajne projekty lat 90., ale to, o czym mówisz,
to wydaje mi się, znowu jest właśnie taki przykład, bo my przyglądając się starym osiedlom, na przykład nie wiem, projektowanym w dwudziestoleciu międzywojennym, albo po wojnie, takim, które nawet jak nie było materiałów, to czasem niektóre z nich są bardzo dobrze urbanistycznie zaprojektowane. Właśnie dokładnie to, co mówisz. Były bardzo dokładnie określone odległości, dystanse do tego, jak daleko musisz mieć, żeby dojść ze swojego mieszkania do przedszkola, sklepu podstawowego. Jakby to wszystkie funkcje były rozpisane na tych osiedlach, tak? A teraz my do tego wracamy pod szumnym hasłem i mówiąc szumne, wcale nie ironizuję, miasta 15 minut. To jest niezwykle popularna teraz koncepcja Carlosa Moreno, takiego profesora z Sorbony, która została bardzo mocno spopularyzowana dzięki kampanii obecnej merki Paryża, Anne Hidalgo. Kiedy Anne Hidalgo startowała na drugą kadencję w Paryżu, no to jakby wzięła ten motyw, pomysł badawczy, i go bardzo wypromowała, mówiąc, że Paryż będzie miastem 15 minut, nie? To dosyć popularna koncepcja, natomiast przybliżmy ją. Chodzi dosłownie o to, żebyś mogła w mieście wszystko załatwić w 15 minut i dotrzeć do każdego potrzebnego miejsca w maksymalnie 15 minut. Tak, tylko jest jedna uwaga. 15 minut na piechotę. Przy użyciu, nie wiem, roweru, transportu publicznego. Publicznego, tak, to jest bo to nie ważne. Chodzi o to, że w 15, bo to można by było jakby polski patent, w 15 minut samochodem. To nie chodzi o to, żeby zaprojektować miasto, gdzie w 15 minut wszędzie się dostaniemy samochodem, bo no, jakby to nie ma za wiele nic wspólnego z miastem krótkich odległości. Ciekawa rzecz się okazała, kiedy ta teoria i koncept miasta 15-minutowego zaczął być popularny, bo okazało się, że w Polsce mamy takie miasta i miasteczka, które jakby bez nazwania teoretycznie konceptu miasta 15-minutowego już tak w ten sposób funkcjonowały dawniej. Znasz takie miasta w Polsce? Znaczy można by było powiedzieć, że większość miast do pewnego momentu rozwoju urbanizacji, czyli nie wiem, do rewolucji przemysłowej XIX wieku, to były miasta 15-minutowe. Znaczy w tym sensie koncepcja miasta 15-minutowego nie jest eureką, ona nie jest odkrywcza. Niektórzy też trochę może tak się troszkę z niej pośmiewują. Ja uważam, że niesłusznie, bo ona spopularyzowała coś bardzo fajnie, tak? Jeśli ludzie mają bardziej uwierzyć w hasło miasto 15-minutowe, ale dzięki temu zrozumieć, że to jest ludzkie prawo, żeby mieć do sklepu przedszkola i szkoły 15 minut piechotą, okej, to niech wierzą w to hasło, tak? Nie muszą znać historii projektowania całej. Więc w Polsce jest, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Europie, bardzo dużo włoskich miast, które tak kochamy odwiedzać podczas naszych wyjazdów i nagle nam się wydaje, że tam po prostu wszystko jest takie jakieś takie przyjazne, przystępne. Tak? Z czegoś to wynika. Tak? Wynika to z tego, że one są zaprojektowane również historycznie pod ludzką skalę, tak? Bo nie są to miasta, które zostały zaprojektowane w XX wieku, kiedy bardzo mocno zadziałał ten paradygmat projektowania pod samochód. Projektując pod samochód w mieście, my projektujemy pod kompletnie inne odległości. My próbujemy teraz zrobić zwrot we współczesnym świecie. Tak. Są przecież miasta, burmistrzowie, burmistrzynie, szukając feminatywu, o tym też dzisiaj była rozmowa, które ograniczają korzystanie już z centrum, ze starówek i gdzieś tam albo za to się bardzo dużo płaci, albo wręcz to jest zakazane. Ale użyłaś też takiego bardzo ważnego wyrażenia prawo do. Mieszkaniec miasta do czego powinien mieć prawo? Co powinien mieć ułatwione, co dane w zaprojektowanej przestrzeni, w której żyje? Do czego my mamy prawo? Przychodzi mi do głowy na przykład prawo do tego, co w pandemii się bardzo urzeczywistniło, czyli prawo do tego balkonu, czyli po prostu tego dostępu do powietrza, do wyjścia na zewnątrz. Każdy powinien mieć do tego prawo i ten fragment przestrzeni, który mu to umożliwia. Co jeszcze? Wiesz co, to jest tak, gdybyśmy pewnie tak historycznie się zastanawiali, to na przykład od lat 70. też właśnie w badaniach społecznych bardzo spopularyzowało się pojęcie w ogóle prawa do miasta. Czyli za prawem do miasta kryje się właśnie to myślenie o tym, że w projektowaniu miasta bardzo ważny jest głos mieszkańców i mieszkanek. Czyli, że to właśnie mieszkańcy i mieszkańcy,
Mieszkańcy, mieszkanki mają mieć prawo do miasta w kategoriach politycznego decydowania też o tym, jak to miasto będzie się rozwijać. I z takiego duchu prawa do miasta, które w ogóle bardzo mocno się zrodziło w Ameryce Południowej na przykład, powstały różne narzędzia, jak budżety partycypacyjne, jak w ogóle formy konsultacji społecznych, czyli to, co dzisiaj trochę wydaje nam się taką oczywistością, a jakbyśmy się sięgnęły kilka lat wstecz, to wcale taką oczywistością nie było. Ja pamiętam, że jak zaczynałam zajmować się zawodowo miastem kilkanaście lat temu, na jakimś tam spotkaniu, w gronie takich, z premedytacją to powiem, bo rzeczywiście to tak wyglądało. Panów tak 40 lat ode mnie starszych, którzy byli święcie przekonani, że wszystko już wiedzą, wszystko zaprojektowali i w ogóle. Pamiętam, że jak wtedy rozmawialiśmy o tym, kto powinien projektować miasto i ja trochę nieśmiało wtedy wspomniałam, że no mieszkańcy, to oni byli tak oburzeni. I jak ich spotkałam 10 lat później, to wszyscy recytowali to, bo to już była taka oczywistość, że nawet im było wstyd mówić inaczej, choć pewnie nadal wierzyli inaczej. Natomiast więc prawo do miasta, czyli prawo o politycznym współdecydowaniu, to na pewno. Drugim prawem, jakby bardzo ważne i dużo się o tym mówi, jest prawo do mieszkania. Czyli w ogóle zastanawianie się nad tym, na ile mieszkanie jako przestrzeń do życia, taka podstawowa przestrzeń do życia, która nam daje poczucie bezpieczeństwa, która powoduje, że dzięki temu, że mamy mieszkanie, nie mówię tutaj o fizycznym posiadaniu, byciem właścicielem mieszkania, ale jakieś taką... Dysponowaniu taką przestrzenią. Tak, jakąś taką czystą sytuację mieszkaniową. Także nie wiem, możemy to mieszkanie wynajmować, ale wiemy przynajmniej, że nikt z tego mieszkania nie wyrzuci za, nie wiem, rok. To jest jakby taka nasza baza podejmowania bardzo często kompletnie innych decyzji dotyczących, nie wiem, życia zawodowego, życia prywatnego, zakładania rodziny albo niezakładania i tak dalej. Więc prawo do mieszkania coraz częściej jest podnoszone jako takie prawo, które powinno być w mieście, tak? Bo ono kształtuje w ogóle potem bardzo wiele innych obszarów życia w mieście. Bardzo często się teraz mówi o prawie do czystego powietrza. I myślę, że w polskich miastach zwłaszcza, bo mamy bardzo duży problem z zanieczyszczeniem, że to jest znowu takie prawo człowieka tak naprawdę. W ogóle mówi się o miastach praw człowieka, czyli pojawia się też kategoria just city, czyli tak zwanego miasta sprawiedliwego. W jaki sposób projektować miasto, żeby to miasto, polityki miejskie, ale też rozwiązania różnego typu były włączające, czyli żeby one z automatu nie wykluczały ludzi z jakichś określonych grup, tak? Mówimy o inkluzywności, o której teraz się bardzo dużo mówi, która polega na tym, żeby korzystanie z miasta było równościowe, zarówno dla osób niepełnosprawnych, starszych, bo mamy starzejące się społeczeństwo, zwierząt, o czym już powiedziałyśmy, czyli zawiera się w tej inkluzywności jeszcze coś? Tak, dużo się mówi o wykluczeniu cyfrowym. Więc to bardzo ciekawe. Bardzo w kontekście też tej serii, raczej. No bo można, oczywiście taka dostępność, czy też wykluczenie, jak się bardzo często mówi, że jakaś przestrzeń jest dostępna, to taka rzecz, która nam się od razu kojarzy, to jest dostępność architektoniczna, tak? Czyli, że można tam na przykład wjechać na wózku inwalidzkim. Nie ma takich barier tych fizycznych. Nie ma barier architektonicznych, tak. I to powiedzmy już jest taki oswojony temat w Polsce. Rzeczywiście powstało bardzo dużo dobrych praktyk. Niektóre miasta wręcz mają polityki narzucone. Jak cokolwiek są nowe inwestycje, zwłaszcza finansowane, no to musi iść według tych standardów. Były też inicjatywy oddolne. W Łodzi działała taka grupa, że gdzie nie udało się wywalczyć podjazdu dla wózków, to nocą atakowali tę przestrzeń i sami wylewali beton, znam te historie z pierwszej ręki. Takich aktywistycznych działań było sporo i to naprawdę już jakby wchodzi do takiego głównego nurtu. Ale bardzo fajne są też inne formy dostępności. Właśnie ostatnio jakby byłam mentorką w takim projekcie innowacji, które wymyślali młodzi innowatorzy miejscy. Jeden z projektów, bardzo fajny, polegał, który zresztą doszedł do finału i wygrał i został zrealizowany, polegał na stworzeniu w jednym z polskich miast całej strony internetowej, ale ona jest powiązana również z aplikacją i jakby z takimi naklejkami w mieście, że mieszkańcy mają możliwość określania dostępności danego miejsca, ale nie tylko pod kątem tego, czy właśnie są schody, winda i tak dalej, tylko na przykład, czy jest to przestrzeń, jeśli to jest instytucja publiczna i na przykład jest to galeria, w której funkcjonują takie dni
godziny, w których na przykład jest wyłączona muzyka albo ta muzyka jest ciszej. To jest bardzo związane z potrzebami osób na przykład, które funkcjonują w spektrum autyzmu, tak? Mhm. Często to jest już w muzeach wprowadzane. Mhm. Rzeczywiście, jak sobie tam przyjrzymy się, jak to wygląda, to czasem w muzeach niektórych tak jest, na przykład Muzeum Migracji w Gdyni bardzo fajnie rozwija to. Ale dużo jest tych rzeczy związanych z wykluczeniem cyfrowym, tak? Bo mhm. my możemy sobie zaprojektować świetną usługę w mieście. Mhm. Po prostu ten prawo do miasta, jak powiedziałyśmy, system konsultacji genialny, mhm. tak? I na przykład sobie wymyślimy, jak było w pandemii, że część tych narzędzi przechodzi do online'u, no bo nie ma innej możliwości, no tylko musimy się zastanowić, kogo my w ten sposób wykluczamy i nie zawsze to jest oczywista grupa. W sensie nie zawsze to jest tak intuicyjne, jak sobie myślimy, że to będzie grupa seniorów na przykład. Kto może być wykluczony cyfrowo w mieście? Mogą być wykluczone osoby, znaczy wiadomo, jakaś grupa seniorów prawdopodobnie tak, jeśli chodzi o określone typy technologii. Choć pamiętajmy, że ci seniorzy, którzy teraz z nami funkcjonują, którzy w tej chwili są aktywnymi 65-latkami, ich kompetencja cyfrowa jest zupełnie inna, bo oni bardzo często już pracowali w środowisku jakkolwiek cyfrowym w swoim życiu zawodowym, tak? Ale na pewno będą osoby w wieku senioralnym, które mogą być wykluczone z technologii ze względu na taką fizyczność tej technologii. Czyli różne rozwiązania na przykład związane z poszerzoną rzeczywistością, tak? Która może być po prostu dla osób, które na przykład cierpią na zawroty głowy albo mają jakieś schorzenia, ona może być bardzo nieintuicyjna i wręcz jakby nieprzyjemna do użytkowania. Ale w pandemii to świetnie było widać, że na przykład nieoczywistą grupą wykluczoną mogły być dzieci, o których myślimy cały czas w ogóle, że to są po prostu native born digital, tak, że oni są po prostu urodzeni w tych mediach społecznościowych i ze wszystkim. No ale jak przychodziło do tego, że dzieciaki miały nagle pobierać całą edukację zdalnie, to po pierwsze, no nie we wszystkich rodzinach były dwa komputery, dwa tablety albo w ogóle infrastruktura sieci, która umożliwiała tą szkołę zdalną. A po drugie, co innego mieć jakby tablet, smartfona, komputer i sobie tam się bawić, grać, a co innego jakby potrafić wyciągnąć z tych cyfrowych mediów wiedzę. Mówimy o wykluczeniu cyfrowym, ale jak rozumiem, to nie jest tylko brak wyposażenia, sprzętu, brak dostępności infrastruktury czy sieci. To coś jeszcze, prawda? Tak, to może być brak kompetencji cyfrowych. Mhm. Znaczy to, że ktoś potrafi włączyć komputer, nawet korzysta z jakichś aplikacji albo programów, że jest w stanie, nie wiem, grać w najprzeróżniejsze gry i tak dalej, nie do końca musi oznaczać, i to fajnie wychodzi w badania kompetencji cyfrowych polskich nastolatków, nie tylko polskich zresztą, jakby, że ta grupa wiekowa albo każda inna na przykład potrafi skutecznie znaleźć informacje w internecie. Mhm. Czyli wiedzieć, które informacje to są informacje sprawdzone, a nie są fake newsami. Tak? Albo bardzo fajnie się też sprawdza kompetencje cyfrowe, na przykład pokazując jakieś treści w internecie i pytając się, które z tych treści to są treści stworzone przez dziennikarzy, a które są reklamą. Czyli coś, co może być naturalne dla osób, które się nie urodziły w świecie, jakby czytały jeszcze gazety i widziały, gdzie jest reklama, a gdzie jest treść artykułu, to nie jest wcale oczywiste dla osób, które są zanurzone w sieci. Mhm. I to może zblokować, to jest kolejna bariera, która nie pozwala skorzystać z czegoś w mieście, ale jest też ten element wykluczania się potrzeb lub zwalczających się potrzeb. I tutaj jest takie staropolskie powiedzenie, zima zaskoczyła drogowców. Ja sama jestem świadkiem często w mieście, jak zima albo coś zaskoczyło projektantów miasta. W Warszawie jest taki przykład przy przeprojektowaniu przy ulicy Chmielnej jakby przestrzeni na plac, zresztą plac miejski to jest w ogóle osobny temat. Bez pięciu rogów. Tak, i nagle jakby są spełnione jakieś potrzeby, o których od dawna się mówiło, natomiast jest ulica Zgody, która jest obecnie ślepą ulicą i nie da się stamtąd wydostać, jak z przyzwyczajenia tam wjedziesz. Tam są codziennie awantury, więc jakby co się dzieje w momencie, kiedy mamy dwie sprzeczne potrzeby w mieście? To mnie zawsze bardzo interesowało, jakby, bo nie wszystko da się przewidzieć, ale czasami te konflikty są bardzo widoczne. Czyje dobro jest wtedy ważniejsze? Jak się decyduje o tym?
to musiałybyśmy zrobić całą serię rozmów chyba. I nie wiem, czy to ja wtedy powinnam siedzieć na tym szezlongu kanapie, dlatego, bo są ludzie, którzy zawodowo wręcz się zajmują rozwiązywaniem konfliktów w mieście. Znaczy, bo tak jak sobie na początku rozmawiałyśmy, że miasto to jest ta mozaika, to jest to współprojektowanie przez mieszkańców, osoby, które decydują. To jest zawsze gra interesów. Znaczy, miasto jest zawsze grą interesów. I to jakby nie ma miasta, nie ma dzielnicy, nie ma ulicy, nie ma sąsiedztwa, w których ludzie nie mają różnych potrzeb. I dogrywanie tych potrzeb, których nigdy nie będzie tak, że będzie można wszystkie je spełnić, to jest po prostu niemożliwe, to możemy sobie jakąś utopię wykombinować, jest właśnie tym docieraniem się miejskim. I do tego służą bardzo różne rozwiązania, tak? Dlatego, nie wiem, robimy konsultacje, dlatego w projektach, jeśli wiadomo, że są trudniejsze miejsce, są zatrudniani mediatorzy bardzo często, albo facylitatorzy, czyli takie osoby, które wspierają ten proces jakby dochodzenia do jakiegoś efektu ostatecznego. Pojawiają się nowe narzędzia takiego partycypacyjnego tworzenia, jak na przykład, nie wiem, panele obywatelskie, czyli taki już w Polsce zresztą, w kilku miastach. I to ma chyba coraz większe znaczenie, dlatego że pamiętam, że jeszcze wiele lat temu, jak pojawiały się dopiero pierwsze strategie miejskie, to tak naprawdę te konsultacje społeczne to były po prostu element do odhaczenia. Obowiązek ustawowy. Dokładnie tak. Natomiast gdzieś tam, czy Nowy Jork jest przykładem jakby tych miejsc, gdzie może nie zawsze wszystko wygląda idealnie, ale jednak te konsultacje społeczne mają ogromną moc. Kto najlepiej potrafi w tę grę miejską? Jaka narodowość? Jakby gdzie ci się tak naprawdę najlepiej i najprzyjemniej obserwuje miasta i myślisz sobie, okej, potrafią to robić? Wiesz co, no nie znam wszystkich narodowości, ani wszystkich miast. Bazując na swoich doświadczeniach. Kto dobrze gra w tą grę? Na pewno, znaczy oczywiście w takim świadku miejskim bardzo często są przywoływane przykłady z Kopenhagi na przykład, ale to nie do końca oznacza, że to Kopenhaga jest idealna. Ja bardzo lubię obserwować projekty miejskie i bardzo lubię słuchać i pracować z ludźmi, którzy działają w Holandii na przykład. Jest to dla mnie zawsze bardzo ciekawe, bo oni mają jakiś taki fajny zmysł właśnie wspierania nieoczywistych, innowacyjnych pomysłów, które na pierwszy rzut oka wydają się abstrakcyjne i w ogóle absurdalne, tak? Raczej Holandia ma od wielu lat ogromny, na poziomie państwowym w ogóle, projekt wspierania ekonomii cyrkularnej na przykład w mieście, czyli jakby coś, o czym my zaczynamy mówić w Polsce, nie tylko w Polsce, co zaczęło być tematem w ogóle na agendzie europejskiej, ale oni to robią od lat też na poziomie miejskim. Co się na to składa? Na przykład myślenie o tym, że pewne zasoby w mieście, i to bardzo różne, od biura Urzędu Miejskiego, tak? Po śmieci, które mamy, po jedzenie, które wyrzucamy albo zostaje w, nie wiem, na targowisku, że to jest zasób, który można ponownie wykorzystać. Albo co jest z niego zrobić. Ekonomia cyrkularna to jest myślenie o środowisku i rzeczywistości cyrkularnie, tak? Czyli nie, że produkujemy, używamy i wywalamy, tylko że to coś pozostaje w obiegu. Coś pozostaje w obiegu, czasem w ogóle zmienia swoją funkcję. Albo formę. Albo formę. I to świetnie pokazuje, nie wiem, są pomysły na to, że jeśli mamy urząd miasta, po prostu przestrzeń, i ten urząd pracuje od do, tak, nie wiem, od 8 do 16, albo od 7 do 15, jak my jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni, to ten budynek potem stoi pusty. A może by zrobić tak, żeby po prostu po tej 15 jakieś organizacje społeczne mogły korzystać chociażby, nie wiem, z sali konferencyjnej. Nie mówię, że tam urzędnikom szperali w biurkach, ale że jakby to jest przestrzeń, która jest zasobem, tak? Żeby więcej nie budować. Albo jest coś takie jak paszporty budynków. Czyli budujemy budynek w taki sposób, że każda konstrukcja tego budynku ma tak jakby dokument i w tym dokumencie jest informacja, jak to zostało wyprodukowane, z jakich materiałów i po co to jest. To jest po to, żeby kiedy będzie się recyklingować ten fragment, żeby łatwo było rozdzielić na przykład, nie wiem, stal od czegoś, tak? Bo nie wszystkie stopy są łatwe do recyklingu albo w ogóle możliwe. Więc to jest takie trochę nazywanie i coraz częściej się tak buduje. Świetnym patentem i w ogóle pamiętam, że jak to odkryłam właśnie podczas takiej wizyty studyjnej w Holandii, którą organizowała ambasada holenderska,
właśnie dla osób badających, zajmujących się miastami. I był świetny case, między innymi na przykład Eindhoven, ale nie tylko. Mhm. Eindhoven słynie z tego, że jest miastem Philipsa. Mhm. Tak, no wielki, wiadomo, producent żarówek i nie tylko. Polskie specjalistki od trendwatchingu też tam pracują. Dokładnie, wiem, tak. To. Więc ten wątek może już się pojawił, ale tak. Z punktu widzenia miejskiego dla mnie najciekawsze było to, że oni, no... w jaki sposób energię możesz na przykład ponownie jakby używać. To jest ciekawy temat na dzisiejsze czasy, myślę, że są takie miejsca w Holandii, jak na przykład Schiphol, czyli lotnisko w Amsterdamie, w którym nie kupuje się żarówek, tylko wynajmuje się usługę oświetlenia. Czyli to nie od zarządcy budynku, biura zależy to, czy on będzie dbał o te żarówki, nie będzie dbał o żarówki, tylko on wykupuje usługę oświetlenia budynku. Raczej razem z utrzymaniem, tak, z serwisowaniem. I to Philips ma jakby dostarczyć usługę. I coraz częściej o tym mówimy w miastach, tak? Też przy okazji technologii nowych, że one mogą zmieniać sposób użytkowania po prostu pewnych obiektów, fragmentów miasta, nawet towarów albo przedmiotów, z którymi się otaczamy. Że nie wiem, nie będziemy kupowali auta, albo coraz rzadziej kupujemy auto, choć to tak średnio w Polsce jeszcze działa, ale je wynajmujemy, tak? Może nie kupujemy za każdym razem, jak ktoś z nas chce zrobić remont, wiertarkę, 10 rodzajów po prostu różnych sprzętów w jakimś markecie budowlanym, tylko idziemy sobie do wypożyczalni, która jest po sąsiedzku i to jest wypożyczalnia sąsiedzka, makerspace'ka i my sobie pożyczamy tą wiertarkę, bo ile razy my w ciągu roku potrzebujemy wiertarki. Wszystko, o czym mówisz, sprowadza się też do przeszłości, do naszych zachowań, w których byliśmy albo pokolenie przed nami wychowani, bo przecież jakby współdzielenie sąsiedzkie to nie jest też wymysł nowoczesności. Nie, zupełnie więc to jest kolejny powrót do. I też to prowadzi do takiej konkluzji, że miasta przyszłości, o których tak często też mówi popkultura, to jest rzecz bardzo wyobrażeniowa. Wszyscy znamy obrazki latających samochodów, obrazków jak z bajki o Simpsonach, czy o Jetsonach, przepraszam. Natomiast wszystko, na czym ma oprzeć się przyszłość, jest dużo bardziej praktyczne, mniej wyobrażeniowe. Zauważasz taki trend w projektowaniu miast, że mniej odpływa się w kierunku przyszłości, a bardziej przywiązuje się z powrotem do praktycznych potrzeb użytkowników tego miasta? Znaczy jest to na pewno, ale jest też taki trend, który zresztą został nazwany w mapie trendów zespołu Natalii Hatalskiej z tego roku mapy trendów. Tam się pojawia trend deglobalizacja, a chyba w zeszłym roku była hiperlokalność, albo też w tym roku. A Zuzanna Skalska mówi uwsiowienie, wsiowienie miast. Tak, chociaż ja pewnie bym tutaj dyskutowała i się zastanawiała, na czym by to miało polegać, bo w Polsce bardzo często jest trochę tak, że miasta, że wsie w Polsce się suburbanizują, mamy przedmieścia na wsiach nawet. Więc to nie do końca mamy już taką wieś, jak sobie to wyobrażamy. Więc pytanie, co by to miało być, to uwsienie miast. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tak, jakby jest powrót po pierwsze do lokalności, ale ten powrót do lokalności wynika z bardzo różnych rzeczy, czasem z możliwości technologicznych, czasem z takiego zniechęcenia jakimiś takimi futurystycznymi kompletnie wizjami, ale też czasem z takiego potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Na przykład pandemia to bardzo podbiła, tak? Znaczy jakby... zrozumieliśmy, że te rzeczy, które nam są potrzebne do życia, muszą być załatwione tu i teraz, w tym miejscu, w którym żyjemy, tak? Że co nam po tym, że my sobie polecimy na drugi koniec świata i będzie nam się tam super żyło, jak może nagle sytuacja być taka, że my nie polecimy na koniec świata. Tylko zamkniemy się we własnym osiedlu. Więcej, zamkniemy się na własnym mieszkaniu z naszymi własnymi sąsiadami na klatce schodowej i w tym jakby małym świecie właśnie tych 15 minut będziemy musieli budować wspólnotę, która jest fajnym miejscem do życia. Więc jeśli się za to nie zabierzemy, to nikt za nas tego nie zrobi. Znaczy, i w tym sensie jakby robiąc trochę taką rundę do tego, od czego zaczynałyśmy, znaczy jakby nie da się dobrze stworzyć miasta teraźniejszości, ani miasta przyszłości, jeśli nie jest to miasto współprojektowane. A propos właśnie miasta przyszłości, oczywiście jedna z najbardziej popularnych teorii, Smart City. Jak te ostatnie wydarzenia, ten ostatni trudny czas, trudne lata zmieniły projektowanie miast w duchu Smart City? Co okazuje się smart?
Na pewno nie to, co kiedyś. A co kiedyś okazywało się smart? Co zweryfikowaliśmy? Ja nie znoszę hasła smart city, muszę przyznać. Nie znoszę, bo to jest takie słowo wytrych, pod którym zazwyczaj kryją się konferencje technologiczne i rozwiązania technologiczne, które wcale nie opowiadają o tym, w jaki sposób lepiej projektować miasto. Czyli taka wydmuszka marketingowa. Tak, tak. Bardzo często, choć to jakby samo myślenie o mieście mądrym, w tym sensie, tak, inteligentnym, ma sens i jakby w tej chwili jesteśmy po Smart City 1, gdzie to głównie duże firmy technologiczne dostarczały narzędzia oprogramowania, ale hardware i software też. Potem mieliśmy 2.0, gdzie miasta jakby weszły do tej gry. 3.0, gdzie to stało się trochę bardziej oddolnym, czyli było nadal to 1 i 2, bo to nie znikało, ale to 3, że jakby mieszkańcy też zaczęli na przykład być aktywistami, haktywistami i korzystać z różnych narzędzi, robionych w domu na przykład samodzielnie przy użyciu 3 bardzo prostych rzeczy, które można kupić w sklepie, detektorów na przykład jakości powietrza, tak? Czyli to jest to takie DIY, zrób to sam, technologia, a teraz się coraz częściej mówi o tym, że mamy Smart City 4.0, czyli właśnie technologię rozumianą jako narzędzie, które ma umożliwić nam budowanie wspólnoty w mieście. Czyli że ona ma taką funkcję służebną, czyli ona... W ogóle ma zawsze funkcję. Mm-hmm. Technologia ma zawsze funkcję służebną. Raczej sama technologia... Chociaż nie zgodzę się tutaj z tobą, bo ona powinna mieć, ale nie zawsze jest. Tak. Czasem jest ugadżetowiana i jest jakby wpisywana zupełnie bez sensu w przestrzeń miejską, prawda? Tak, tak jak wcześniej powiedziałeś, że zima potrafi zaskoczyć drogowców, tak. Zima potrafi też zaskoczyć producentów interfejsów w mieście na przykład, tak? I mamy cały system na przykład kupowania biletów albo jakichś usług miejskich zbudowany na interfejsach, przychodzi zima, tak jakby nigdy nie było i nagle się okazuje, że nie można po prostu zamówić podstawowego produktu, bo te jakby ekrany nie bardzo się polubiły z taką temperaturą, tak? Więc... Jakby tak, czasem gadżety nas otaczają zewsząd, a nie do końca jest to technologia, którą po co używać. Kiedy obserwujesz proces projektowania lub przeprojektowania miasta, bo zazwyczaj dostosowujemy jakby też fragmenty miast dotychczasowych, tak? I jakby to przeprojektowanie na istniejącym już molochu pewnie jest dość trudne, dużo łatwiej pewnie według koncepcji jakiejś wymyślonej wznieść miasto na pustyni, nowe miasto, bo możesz wtedy podporządkować je absolutnie wizji, a tutaj już masz zastane ograniczenia. Co jest największym wyzwaniem w przeprojektowywaniu miast dotychczasowych, żeby były funkcjonalnymi miastami przyszłości? O rany. Szczerze? Nie wiem. Znaczy nie chcę udawać, że znam odpowiedź na to pytanie, bo myślę, że właśnie jest pewnie... kilka takich rzeczy, ale myślę, że na pewno warto wspomnieć i warto pomyśleć o tym, w jaki sposób to miasto przeprojektowywane może odpowiadać na tu i teraz i za chwilę wyzwania klimatyczne. Znaczy, bo to jakby to są miasta naszej rzeczywistości. My wiemy, że te miasta już muszą sobie radzić z konsekwencjami zmian klimatu i my w tych miastach i będą musiały sobie jeszcze bardziej radzić, więc jakby dobudowując, zmieniając miasta, coraz bardziej myśli się o tym, jak one mają być odporne właśnie na to. W ogóle jest taka kategoria odporności miast, resilient cities, czyli właśnie mówi się też zresztą o odporności cyfrowej, digital, właśnie. Jak się, jak się osadza tę odporność? W ogóle co to oznacza? Miasto odporne? Ja zawsze tłumaczę to tak, bo to łatwo jest zrozumieć. Raczej łatwiej wtedy, tak. Nie jestem psycholożką, więc proszę wybaczyć. Niech mi wszyscy psycholodzy i psycholożki wybaczą, ale w psychologii jest takie określenie rezyliencji, czyli właśnie jakby jakiejś takiej skłonności człowieka, nie wiem na czym polegającej, ale sprawiającej, że taka osoba, jeśli na przykład przeżyje jakąś sytuację traumatyczną w swoim życiu, kryzysową, to się kompletnie nie rozkłada, nie załamuje, tylko jest jakby ma... przechodzi to, tak? I przechodzi, okej, zmieniona na pewno, bo każdy kryzys zmienia, ale jakby potrafi wyciągnąć z tego lekcję na przyszłość. I to jest rezyliencja właśnie. My czasem to tłumaczymy jako też odporność. I resilience to jest właśnie taka odporność miasta, w której ono, to miasto jest tak zaprojektowane również na poziomie usług publicznych, dostępu do technologii, że jak się pojawiają różnego rodzaju kryzysy, czyli takie stresy i szoki, i to mogą być
związane rzeczy czysto z przyrodą, czyli to mogą być, nie wiem, tornada, huragany, deszcze nawalne, wyspy ciepła, fale ciepła, które mamy coraz częściej w miastach. W Warszawie w tym roku na przykład ewidentnie było widać wzrost śmiertelności już w tych cieplejszych dniach, latem. Ale to też mogą być jakieś, nie wiem, to może być wojna, tak? I sytuacje takie po prostu uderzające w bezpieczeństwo, że to miasto jest tak zaprojektowane i usługi, że ono sobie poradzi, ci mieszkańcy sobie poradzą. Czyli jak mamy deszcze nawalne, które mamy coraz częściej w polskich miastach, że pada ten deszcz, ale on pada niesamowicie intensywnie i w bardzo krótkim czasie, to my projektujemy infrastrukturę pod to, żeby mieć na przykład takie parki, albo place, które w ciągu dnia są normalnym parczkiem albo placem, ale jak przychodzi ta nawałnica, to one będą miały system do tego, żeby tam się na chwilę stworzyło jeziorko, albo żeby ta woda nawadniała potem zieleń w okolicy, żeby ona nie spłynęła do kanalizacji. Bo systemy kanalizacji, nie tylko w polskich miastach, nie są zaprojektowane pod taki przepływ wody, jaki teraz jest w tych deszczach nawalnych. Czyli znów zaczęliśmy przewidywać kryzysy, prawda? Tak. Na pewno znasz... Dzięki danym też. Dzięki danym. To za chwilę do tego wrócimy, ale nie wiem, czy pamiętasz taki wątek... z przeszłości też, z polskiej architektury, gdzie tak naprawdę szkoły podstawowe w okresie ubiegłych dekad były budowane tak, żeby bardzo łatwo sale gimnastyczne mogły być przekształcone w szpitale. To była jakaś tam też konsekwencja powojennej wyobraźni. Potem też od tego odeszliśmy. I zimnowojennej, tak, bo to ten czas. Więc to jest znów wracanie do takiego życia w obawie przed kryzysem, bo to nam pozwala ubezpieczyć się na przyszłość. I powiedziałaś bardzo ważną rzecz o danych. Jak pozyskuje się dane, jakie dane obecnie, żeby projektować dobre miasto? Już nie mówmy o mądrym, futurystycznym, ale to dobre miasto. No, pozyskuje się na bardzo różne sposoby i pewnie o wielu z nich to my nawet nie wiemy oficjalnie. Oczywiście można pozyskiwać poprzez różne czujniki, sensory. W niektórych miastach, raz w Unii Europejskiej debatuje się taką dyrektywę związaną z ograniczeniem trochę sztucznej inteligencji, czyli między innymi też tym, w jakiego typu na przykład użycie kamer w przestrzeni publicznej, związane kamer, które będą miały i mają bardzo często w niektórych krajach funkcję też rozpoznawania twarzy, czy to będzie legalne albo nielegalne i tak dalej, więc no jakby dane, my cały czas w tym mieście, będąc mieszkańcami, użytkownikami miasta, my cały czas te dane zostawiamy, tak? I te swoje ślady, i to swoje, miasto nas tak, obserwuje, i swoje to ślady. Groźne oczywiście wyobrażenie. Możemy je zostawiać jakby całkowicie świadomie, mając jakby nie przeszkadza nam to, że na przykład zostawiamy informacje o tym, że jeździmy transportem publicznym, na przykład przykładając kartę, czytnik, tak? I dzięki temu są informacje o tym, ile osób z tego korzysta. Mogą być takie użycia, które wręcz, do których wręcz jesteśmy zachęcani, tak? Żeby te dane jakby pozwalały... No bardzo ciekawe dane, na przykład w województwie pomorskim w tym roku powstały takie wielkie badania powiązane między innymi z wykorzystaniem z danych z GSM-ów, czyli z telefonii komórkowej. I one miały pokazywać, bardzo fajnie pokazały różnicę w ogóle między statystykami oficjalnymi, ile osób mieszka w miastach Trójmiasta i okolic, tak? Dlaczego? No bo według spisów powszechnych bardzo często jest deklarowane miejsce zameldowania, tak? Albo my w ogóle deklarujemy miejsce zameldowania, czasem nie mieszkając w tym mieście od 10 lat. Albo czasem, tak jak kilka procent mieszkańców Sopotu, są to osoby, które na przykład mieszkają równocześnie w dwóch miastach, czyli mieszkają przez większość swojego roku w Warszawie, a na kilka miesięcy przenoszą się do Sopotu, bo jest tam taka dość duża jakby migracja z Warszawy. I te dane z GSM-u to bardzo fajnie pokazały, że naprawdę są, nie wiem, Gdańsk, tego co pamiętam, był niedoszacowany o 50 tysięcy. Znaczy to jakby, więc mogą być takie dane, mogą być dane z naszych komórek, mogą być dane z naszych zachowań. Bardzo fajnym narzędziem, ale kompletnie nie ilościowym tak zwanym, czyli to nie jest żadna big data, ale taka, która często jest wykorzystywana w takich drobnych interwencjach, to są na przykład nasze takie taka metoda przyglądania się temu, w jaki sposób użytkujemy przestrzeń miasta, kiedy spadnie śnieg. Czyli jakby, którędy chodzimy. Tak? Te słynne przedepty. Bardzo się często mówi o tym, że kiedyś był projektowany osiedle w taki sposób, że nie robiono chodników, tylko był
jakaś tam przestrzeń i projektanci przyglądali się temu, którędy ludzie będą chodzić. Bo jak będą tam chodzić, to tam trzeba zrobić chodnik. Bo jak tam się nie zrobi chodnika, to oni tak tamtędy będą chodzić. To świetnie widać na trawnikach. Ma to jakąś logikę. Ma. I to samo można zrobić ze śniegiem. Miasta, gdzie spada śnieg. Że na przykład można dzięki temu zobaczyć, gdzie realnie parkują samochody. No bo jeśli po jakimś czasie droga i jakiej szerokości może być jezdnia, bo realnie widać, jaka jest szerokość użytkowania tej jezdni, tak? Mhm. Jeśli nagle na tej jezdni pojawiają się wielkie zatoczki, no to znaczy, że nikt z tego nie korzysta. I że może nie jest potrzebna aż tak szeroka infrastruktura. Czy te dane są już użytkowane przez marketing? Chyba są, bo być może nie doszliśmy jeszcze do tego momentu, kiedy nośniki reklamowe będą przewijać się po chodnikach, bo dojdziemy do tego, że patrzymy w ziemię. Telefon, ekran telefonu już nam nie wystarcza, jesteśmy wieloekranowcami, więc dobrze by było, żebyśmy gdzieś na tej ziemi jeszcze wykorzystali tę przestrzeń pod reklamę. Widziałaś na terenie polskich miast takie nowoczesne wykorzystanie danych o zachowaniach miejskich właśnie w takich celach? Marketingowych? Kurczę, to musiałabym... Tak z pamięci to nie, chyba nie. Znam takie wykorzystania stricte takie właśnie z civic techu, czyli z takich technologii, które są technologiami tak zwanymi obywatelskimi, tak? Czyli... I co to takiego? No nie wiem, na przykład wykorzystywane dane we Wrocławiu wykorzystano dane, żeby sprawdzić, jaka jest realne zużycie wody wśród mieszkańców, tak? Albo, no bo to, co oni tam deklarowali, to nie bardzo miało zastosowanie. Co jeszcze? Często się wykorzystuje takie dane na przykład transportowe, żeby zobaczyć realnie, jakie są... To był fajny patent, tylko że to nie do końca tak, ale to jest jakieś wykorzystanie danych. Władze Gdyni w pewnym momencie, planując taką wielką przebudowę fragmentu Gdyni, które było wiadomo, że będzie budziło dużo kontrowersji. Generalnie samochód w Polsce jest tematem bardzo mocno kontrowersyjnym. Dużo jest emocji wokół niego. I oni, przygotowując kampanię i wiedząc, że po prostu będzie ta przebudowa, ona będzie trwała x czasu, nie da się jej skrócić. Oni dokładnie przeliczyli, ile czasu się tą trasę pokonuje jakby autobusem, a ile czasu się ją pokonuje samochodem, żeby od razu, rozpoczynając akcję przebudowy, dawać ludziom informacje, jakby sprawdzone, konkretne informacje, które pozwolą im pomyśleć sobie, okej, no dobra, irytuje mnie ten remont, ale w sumie ja tam dotrę szybciej niż samochodem. Znaczy, więc jakby dane często są używane do urealnienia naszych oczekiwań albo zaprzeczenia naszym lękom, bo my mamy mnóstwo tych takich, i to jest oczywiste, naturalne, ludzkie przedsądów, tak, że nam się wydaje, że nie wiem, mamy przyzwyczajenie jeżdżenia po mieście w taki, a nie inny sposób, więc go nigdy nie zmieniamy, zawsze jeździmy tą samą trasą, albo sprawdzamy sobie tam w technologii, jaka trasa może być inna, ale może się nagle okazać, że po prostu ktoś nam jasno pokaże, hej, tutaj generalnie spędzisz jednak 10 minut krócej na tym transporcie publicznym, wsiądź do niego, spróbuj, może się okaże, że jest okej. Więc dane też są wykorzystywane po prostu do tego, żeby nie tylko realnie sprawdzać stan pewnych rzeczy, tak jak było z tymi liczbą mieszkańców miasta, czyli sprawdzać migrację, czy rzeczywiście ludzie migrują, czy nie. Tak też często się robi, znaczy często. W Polsce na razie były dwa albo trzy przypadki liczenia mieszkańców w miejscowościach turystycznych. Bo to też jest bardzo ważne. Ile realnie osób mieszka w tych, przebywa tam. A jaka część to ruch w których miesiącach, tak. No bo to wpływa na to na przykład, w jaki sposób obliczyć, ile będzie odpadów w mieście. Ile będą kosztowały usługi publiczne. No bo jeśli mamy miasto, które na przykład tylko 4 miesiące w roku jest totalnie zajechane przez ludzi, no to my nie potrzebujemy wielkiego systemu jakby zarządzania odpadami, który będzie funkcjonował przez cały rok, tak? Bo może się okazać, że my po tych kilku, czterech, pięciu miesiącach w ogóle nie mamy śmieci, za przeproszeniem, tak w takiej skali. Projektowanie dobrego miasta to też optymalizacja. Tak. I to jest bardzo ważne, bo często w ogóle w procesie projektowania
mamy ten element wymyślania czegoś nowego, innowacji, podczas gdy bardzo rzadko cofamy się do tego, co można zmienić albo zoptymalizować, albo okroić. Trudniej jest na pewno sprzątać pewne rzeczy, niż dobudowywać nowe pomysły. I kolejna rzecz, która tutaj się pojawiła w tej rozmowie a propos projektowania miasta, to nawigacja. Powiedziałaś o tych informacjach, które się pojawiają. One mogą nawigować nasze zachowania, nie tylko kierunek, albo nie muszą być tylko prostą wskazówką, gdzie pójść, chociaż wyraźne oznaczanie tego jest bardzo ważne w mieście, ale mam wrażenie, że ta nawigacja w mieście i projektowanie jej wchodzi na wyższy level, właśnie trochę edukacyjny, pokazujący szerszy aspekt naszego poruszania się po mieście. Kto w związku z tym powinien być zapraszany do projektowania miasta? Oprócz architektów, urbanistów, może właśnie psycholog, może właśnie socjolog. Kto jeszcze? Tak, ja jestem bardzo z tej szkoły myślenia o tym, że projektowanie, tak jak mówiłyśmy, jest współprojektowane z mieszkańcami, ale jest też bardzo interdyscyplinarnym zajęciem. My razem z Martą Żakowską i Olą Litorowicz zrobiłyśmy nawet coś takiego, co się nazywa Szkoła Architektury Społeczności, SAS. I tam uczyłyśmy młodych studentów i studentki architektury, które nie do końca dostają tą wiedzę podczas studiów architektonicznych, projektowych, takich podstaw z antropologii i socjologii, żeby jakby mieli jakby trochę więcej czuli, trochę więcej widzieli, jak to miasto funkcjonuje nie tylko jako przestrzeń zaprojektowana. I generalnie to jest tak, że w Polsce to już się dzieje, to nie jest tak, że to jest rzadkość, ale jeszcze nie jest aż tak powszechne, ale na przykład są takie kraje, na przykład jak Holandia, Belgia, gdzie wręcz to jest obowiązkowe, żeby do zespołów projektowych, które na przykład startują w jakimś konkursie architektonicznym, na przykład zrealizowanym przez miasto, tam jest obowiązek tego, żeby w tym konkursie startowała również, nie wiem, socjolożka, socjolog. Żeby była w składzie zespołu, tak, jak rozumiem. Tak, żeby była w składzie zespołu, bo właśnie o to chodzi, że jakby my mamy komplementarne kompetencje. Tak? To ja nigdy nie zostanę architektką, raczej może zostanę, ale już chyba nie chcę. Masz takie potrzeby. Już chyba nie mam takiej potrzeby i chyba 6 lat, nie wiem, czy do końca jakby na to przeznaczę, ale mam kompetencje patrzenia na miasto z zupełnie innej perspektywy, więc ja mogę coś od siebie dać, a równocześnie architekci i architektki, z którymi ja pracuję, jakby oni mi dadzą swoją wiedzę, oni mi dają swoją wyobraźnię przestrzenną, ale oni nie muszą wiedzieć, w jaki sposób badać społeczność sąsiedzką albo co oni mają zrobić, żeby ludzie chętniej chodzili po schodach, a nie jeździli windą w budynku, tak? To są wszystko rzeczy, które się bada, które się obserwuje. Na przykład będąc antropolożką, przyglądasz się temu, dlaczego ludzie w danej przestrzeni, na placu albo w budynku, tak jak tu jesteśmy, dlaczego ludzie się spotykają i lubią ze sobą rozmawiać w jakiejś przestrzeni albo nie lubią, tak? I od tego może zależeć to, jak są meble ułożone, jak jest tak zwana proksemika, czyli jak funkcjonują dystanse między ludźmi. To są wszystko rzeczy, które są podstawą antropologii i socjologii przestrzeni. Doszłyśmy do takiego bardzo ważnego momentu, kiedy powiedziałyśmy sobie, że pełen obraz dobrej wizji, wizji dobrego miasta może zapewnić szerszy zespół. Szerszy niż na pewno wcześniej to bywało. Jak spowodować wyższą świadomość w takich mocodawczych instytucjach, takich znaczących w projektowaniu miasta, żeby było nowocześniej, żeby te zespoły były szersze, żeby wprowadzenie psychologa do takiego zespołu nie było egzotyką nagle? Wiesz co, chyba myślę, że po prostu jedna rzecz to dużo o tym mówić, tak jak my sobie dzisiaj o tym rozmawiamy, bo wbrew pozorom to jakby powtarzane wielokrotnie niektóre rzeczy przebijają się. Jakby one czasem one stają się po prostu potem taką rzeczą, której się już mówi i po jakimś czasie niektóre rzeczy wypada po prostu uwzględniać, ale moim zdaniem też lobbować, raczej tak. Po prostu lobbying na poziomie miasta nie jest niczym złym, czyli na przykład, nie wiem, przekonywać urzędników, włodarzy miast, polityków, z którymi się współpracuje, że to ma sens, pokazywać konkretne przykłady. Zawsze to działa, tak? Jakby pokazywać, dlaczego, jeśli do zespołu się dołączy takie i takie osoby, to może lepiej zrobić dla projektu. Prowadzić z takimi osobami warsztaty, podczas których po prostu podczas warsztatów przychodzą osoby z różnych branż, i zazwyczaj wtedy nawet nie trzeba specjalnie kogoś przekonywać z miasta, bo ten ktoś ma takie, no tak, rzeczywiście, sami byśmy na to nie wpadli, tak? Czyli dużo mówienia, ale też dużo praktyki. I takiego zanurzenia po prostu w takim bardzo prostym
pokazaniu, że nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć i to jest bardzo okej. I że też jeśli sobie projektujemy różne rzeczy, to zawsze fajnie jest mieć te inne osoby, które mają inną perspektywę i co innego znajdą w tym rozwiązaniu. Albo może znajdą jakiś błąd, na którym w ogóle nie zwróciliśmy uwagi, bo się tak skoncentrowaliśmy na formie zaprojektowania usługi, że nie zorientowaliśmy się, że niektórzy ludzie nie wiedzą, gdzie przycisnąć przycisk na przykład. Zamyka nam się rozmowa w ładną klamrę, bo zaczęłyśmy od tego płaskiego patrzenia na miasto z lotu ptaka, a więcej perspektyw to zawsze trójwymiar i o taki trójwymiarowy obraz miasta nam chodzi. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. To była rozmowa o projektowaniu miasta z cyklu Projektowanie 2.0. Więcej tego typu spotkań znajdziecie na platformie uzdalnieni.pl. Więcej inspirujących treści znajdziesz na uzdalnieni.pl. portalu dla twórców i osób pracujących zdalnie.